Dzisiejszy materiał powinniśmy zacząć od pewnego dosyć istotnego pytania. Mianowicie, czy marzyliście kiedykolwiek o myszce, która totalnie wywróci wasze postrzeganie tego urządzenia i jednocześnie będzie rewolucją w sposobie użytkowania myszki? Wydaje mi się, że duża część z nas poszukuje takiego sprzętu w granicach zdrowego rozsądku i pewnie dlatego sam korzystam z myszki, która przypomina trochę klapek Crocsa. Na pewno nie jest ona najładniejszą myszką gamingowo dostępną na rynku, ale faktycznie, kiedy w końcu ją odkryłem i się do niej przekonałem, no to stwierdziłem, że to jest dla mnie właśnie taka, nazwijmy to, rewolucja. Mimo wszystko mój ExtraFi wpisuje się w pewne trendy, mianowicie jest to myszka ultralekka. Tutaj z kolei mam Ninjutsu Sore, czyli myszka, która waży 39 gramów. Jest naprawdę bardzo, ale to bardzo leciutka. No i wiadomo, że mamy różnego rodzaju Razer Defaddery, Vipery, Gloriusy, czy też Logitech G Pro X Superlight. I generalnie one wpisują się w pewien trend, który towarzyszy mecie gamingu. Po drugiej stronie barykady mamy coś takiego. G502X, czyli następca kultowej G502. Obok niej Razer Basilisk V3. No i wiem, że to są myszki, które aktualnie nie pędzą z głównym nurtem, ale są dla konkretnej grupy odbiorców. I teraz pytanie, gdzie w tej całej stawce plasuje się to? SwiftPoint Z2 to jedno z najdziwniejszych urządzeń, jakie przyszło mi kiedykolwiek testować. Już samo wyjęcie jego z pudełka było dla mnie kosmosem. Zresztą nie tylko wyjęcie tej myszki jest kosmosem, ale również wycena. 1099 zł za myszkę przewodową i jestem w tym momencie, widzowie, absolutnie po waszej stronie. W sensie uważam, że to jest abstrakcyjna kwota, którą należy zapłacić za ten produkt, ale być może z drugiej strony rynek raz na jakiś czas potrzebuje takiego uderzenia w formie nie tylko cenowej, ale także mówiąc o pewnych ciekawych technologiach, które mogą przyczynić się do polepszenia albo zmiany kierunku, w którym myszki w przyszłości będą się rozwijać. Tylko pytanie, czy rzeczywiście takie technologie SwiftPoint Z2 dostarcza? Nasza dzisiejsza bohaterka ma bardzo karkołomny marketing. Przeglądając sobie na przykład kanał producenta na YouTubie, który notabene jest świetną formą wstępnej edukacji dotyczącej tej myszki, natknąłem się na tonę dmuchanych haseł, które obrazują tę myszkę jako absolutny endgame i pewne cechy dmuchane są do rozmiarów nieproporcjonalnych względem ich realnego wykorzystania. No chyba, że jesteście bardzo specyficznym użytkownikiem, co warto podkreślić, no to wtedy być może tą specyficzną naturę myszki wykorzystacie, ale z drugiej strony pewnie macie znacznie bardziej precyzyjne narzędzia, aniżeli tą myszkę, którą zresztą, bo prześledziłem sobie poszczególne socjale marki, sam producent określa nie aż tak precyzyjną jak na przykład joystick, ale z drugiej strony fajnie, że taką funkcję myszka ma i to już powinniśmy doceniać. Do utrzymania pewnego recenzenckiego podszycia dzisiejszego materiału należałoby jednak wspomnieć chociażby o zawartości pudełka. A tutaj dostajemy myszkę. Myszkę ciężką, bo waży ona około 117 gramów, myszkę dużą, no i taką, której pierwszy dotyk stał się dla mnie w drobnym stopniu spełnieniem marzenia z dzieciństwa, bo zawsze chciałem posmyrać Bumblebee, tego żółtego transformera po bubce, no i do momentu rozpakowania tej myszki nie było mi dane tego zrobić, co najwyżej mogłem sobie dotknąć Camaro, które stało przy chodniku. Do myszki dorzucony jest zasobnik, a w nim elementy wymienne odpowiedzialne za modularność produktu. Bo w tej myszce możemy wymienić system puls ze ślizgaczami pod spodem. Możemy też wymienić przyciski, których w obrębie LPM-a i PPM-a jest trochę więcej, a co najważniejsze, możemy założyć jeszcze taką nakładkę. Rozchodzi się o to, że SwiftPoint Z2 to coś więcej niż zwykła myszka. Mamy tutaj 13 programowalnych przycisków, żyroskop, akcelerometr, a to wszystko pozwala na personalizację na jakimś abstrakcyjnym poziomie. Zresztą tak wygląda aplikacja, która dostarcza nam profile predefiniowane, na przykład pod Photoshopa, Cyberpunka czy DaVinci Resolve, a takich profili jest znacznie więcej, m.in. pod World of Warcraft, Dotę, Fortnite'a czy Blendera albo Corella. I wiecie co jest najlepsze? To co przed chwilą zobaczyliście to tylko tryb uproszczony, jeżeli chodzi o możliwość konfigurowania tej myszki, bo mamy jeszcze tryb rozbudowany. No i warto wspomnieć o tym, że w tym urządzeniu mamy możliwość właśnie na przykład o 25 stopni w jedną stronę po wychyleniu aktywować jakąś funkcję, po odchyleniu w drugą stronę o 25 stopni inną funkcję, do przodu, do tyłu to samo, a co najważniejsze, część przycisków oferuje tak zwanego deep clicka. Szczerze, wstępnie mnie to przerosło, bo jestem prostym użytkownikiem i no graczem, który sięga po tytuły w gruncie rzeczy wymagające rolki, dwóch przycisków bocznych i LPM-a oraz PPM-a. Tymczasem tutaj ekran na boku, o ile sobie to ustawię, wyświetli mi procentowy nacisk na LPM-a, bo na przykład przy 50% nacisku mogę sobie ustawić dodatkową funkcję. I to jest dosyć ciekawy temat, który być może powinien być w przyszłości rozwijany w różnego rodzaju innych urządzeniach, bo pamiętajmy, co się dzieje w klawiaturach, mówiąc o switchach magnetycznych, gdzie możemy ustawić sobie różne punkty aktywacji. No i co gdyby coś takiego pojawiło się w myszkach? Nie jako obowiązek, ale właśnie jako opcja, którą można sobie uruchomić. Także tutaj mówimy faktycznie o pewnej innowacji,
która może za jakiś czas powinna być wprowadzona. W każdym razie jest to myszka, która w materii pewnej konfiguracji rozgramia konkurencję startowo. Jest naszpikowana technologią i nawet tak prosta czynność jak zmiana DPI wygląda abstrakcyjnie, bo przy domyślnej konfiguracji na tym podstawowym profilu wystarczy, że myszkę przechylimy o 20-25 stopni w prawą stronę, ona zawibruje, bo mamy tutaj silniczki wibracyjne, następnie na monitorze pojawi się informacja, że jesteśmy w trybie konfiguracji i możemy przykładowo zmienić sobie rolką DPI w bardzo płynny sposób, a nie progowo-skokowo. No i kolejna sprawa, że właśnie w takiej formie możemy sobie wybrać na przykład tryb, w którym będziemy aktualnie działać, czy to domyślny, czy jakiś stworzony pod PUBG-ka, czy pod Fortnite'a, czy pod jakąś inną grę, więc no są tutaj ciekawostki. I wydaje mi się, że w tym momencie wasza ciekawość może być już odpowiednio pobudzona, przy czym warto podkreślić, że jest to myszka przewodowa. Przewód przy myszce jest delikatnie uniesiony, żeby naturalnie nie blokować nam używania żyroskopu, no ale właśnie, jest to myszka przewodowa, a ja zacząłem szukać informacji o tym, czy planowana jest w ogóle wersja bezprzewodowa. No i generalnie takie pytania w kierunku twórców są stosowane co jakiś czas. Czy będzie myszka bezprzewodowa, albo że ludzie chętnie kupiliby tą myszkę, gdyby była bezprzewodowa. No ale twórcy raczej zakładają, że takiej nie będzie. Ewentualnie pojawiają się zdawkowe informacje, że być może to przemyślą, może zaczną pracę, ale nie ma żadnego jasnego potwierdzenia, że tak, niedługo Z2 będzie także w wersji wireless. I myślę, że są ku temu pewne powody. Przede wszystkim wyobraźmy sobie, że do tej myszki, która już teraz waży 117 gramów, dokładany jest akumulator. Poza tym te wszystkie systemy, które zostały zaimplementowane do myszki, łącznie z wyświetlaczem czy podświetleniem RGB, które jest tutaj dostępne, no nie oszukujmy się, taki akumulator zjadałyby bardzo szybko. Ale to nie sprawi, że z automatu pochwalę obecny tutaj przewód, bo ten jest w twardym oplocie. To jest po prostu relikt przyszłości i niezależnie od monumentalności samego produktu, przewód powinien być maksymalnie elastyczny, a nie sztywny, bo rzeczywiście jego się czuje. Całościowo myszka wykonana jest ogólnie całkiem solidnie. Tutaj trudno zarzucić coś wykorzystanym materiałom, one są spójne, one są dobrze zrealizowane, plastik fajnej jakości, przyciski pracują równo, sztywno, nie ma jakiegoś chybotania na boki i nawet mówiąc o spasowaniu tak dużej ilości ruchomych elementów, daje radę. Na korpusie pojawiają się delikatne gumowe segmenty, które mają nam stabilizować chwyt tego cięższego urządzenia, ale zaglądając na tył, to co mi się tutaj nie podoba, to ślizgacze, bo one rzeczywiście są kiepskiej jakości i w połączeniu z tak ciężkim urządzeniem da się odczuć, że ta myszka jest bardzo wolna. Dlatego też mówiąc o dynamicznych grach, z automatu zmieniłem DPI na znacznie wyższe niż to, z którego korzystam na co dzień. Tyle, że po testach, wyciągając wnioski, uważam, że dynamiczne gry nie są absolutnie targetem tej myszki. Po pierwsze dlatego, że duża ilość przycisków w takich dosyć newralgicznych miejscach może być kolizyjne i powodować miskliki, a po drugie meta we sporcie jest w zupełnie innym miejscu i PixArt 3395 wsparty o odświeżanie 1000 Hz czy 20-milionowe omrony tutaj nie pomogą przebić się wśród myszek, które opierają się o pewien archetyp kompetytywnego gamingu. Co innego mówiąc o grach MMO, bo tutaj, podobnie jak w myszce Razer Naga, mamy sporo przycisków, które możemy sobie w odpowiedni sposób skonfigurować, przypisać do różnych aktywności, które znajdują się w MMORPG-ach, a tam zawsze brakuje przycisków, więc każdy kolejny, który znajduje się na myszce, po prostu się przyda. Dziwi mnie zatem fakt, że w aplikacji, którą serwuje producent, mamy mnóstwo profili do gier takich jak Valorant, CS, Fortnite z tego co pamiętam, PUBG, Rainbow Six Siege, generalnie kompetytywne tytuły, jest też Dota, no a patrząc na MMORPG, przedstawicielem pozostaje World of Warcraft, no i ewentualnie jako tako do tego wszystkiego można podciągnąć Path of Exile, ale to zdecydowanie za mało, a potencjał jest, jest i to ogromny. Swoją drogą po wyciągnięciu z pudełka myszka trochę się chybocze. Początkowo byłem przekonany, że mówimy o jakimś błędzie, ale nic z tych rzeczy. Wstępnie założone nakładki mają powodować wykorzystanie lekkiego wychylenia na boki urządzenia w celu użycia po prostu żyroskopu w grach. Możemy też założyć tą dodatkową nakładkę, która jest magnetyczna i ona przysłania nam sensor, ale jednocześnie bardzo mocno pogłębia te ruchy, no i sprawia, że myszka staje się takim, nazwijmy to, joystickiem. Ale tutaj pojawia się pewien problem, mianowicie kiedy już wchodzimy w konkretne profile otrzymane w aplikacji, no to okazuje się, że żaden z nich nie wykorzystuje żyroskopu automatycznie, a jego ewentualna interpretacja, jeżeli zechcemy go użyć na bazie tych dostępnych opcji, jest moim zdaniem delikatnie daleka od oczekiwań, mówiąc zarówno o wychyleniu na boki, jak i do przodu, do tyłu. Zresztą zastanawiam się, w jakim świetle stawia to samą funkcję, kiedy marka skrzętnie przygotowuje wszystkie profile, gdzie każdy jeden przycisk jest wykorzystany, a żyroskop sobie po prostu leży i mamy co prawda listę różnego rodzaju opcji, które możemy tam włożyć i które fajnie wyglądają w filmikach na YouTubie, ale później, kiedy przechodzi do realnego wykorzystania, no to pojawia się kwestia precyzji i kwestia sensora, który na przykład w Blenderze sporo problemów potrafi przysporzyć.
Zacząłem sobie w ogóle skakać po różnorakich grach. Odpaliłem Battlefielda, licząc na to, że jakiś obszar z automatu wykorzysta żyroskop. Ale na moment nagrywania tego filmu, czyli 1 sierpnia 2024, odpowiedź brzmi nie. Jest też inna gra, która moim zdaniem jak żadna inna powinna się tutaj spisać, czyli Microsoft Flight Simulator. Było naprawdę sporo prób i chęci takiego szczerego uruchomienia. Nawet zanurkowałem finalnie na Discorda celem przeszukania profili ze społeczności, ale ani pierwsza, ani też druga wersja myszki nie dostała od osób w zasadzie zafascynowanych tym sprzętem, które były w stanie na niego wyłożyć tak dużą gotówkę, czegoś, co ma ręce i nogi. Zresztą sam zadałem jedno pytanie dotyczące właśnie ewentualnych profili pod symulatory latania i moja odpowiedź pozostała bez echa, a próbę odpowiedniego skonfigurowania uważam za dalekie od w ogóle wartych zachodu. Zacząłem zatem szperać i szukać informacji, no bo skoro na YouTubie widzę konkretne materiały z gier, gdzie ten żyroskop jest wykorzystywany, no to na pewno jakoś się da. Tymczasem spoglądam sobie w komentarze i raz na jakiś czas pojawia się pytanie ze strony społeczności. Czy w tej albo w tamtej grze żyroskop będzie działał? Tymczasem producent odpowiada, to zależy. Co to znaczy? SwiftPoint Z2, nawet jeżeli to druga wersja, jest moim zdaniem eksperymentem dla twórców, którzy znaleźli ciekawy patent, a teraz zastanawiają się, jak go przetrawić na coś w 100% działającego. Kiedyś ten sam kłopot miał taki polski kontroler G-Pop, o ile dobrze pamiętam, który ruchem i uchyleniami miał pomóc w sterowaniu, a efekt był niby ciekawy, innowacyjny, ale bez tożsamości i bez takiej kropki nad i. Zresztą Z2 też boryka się z takim problemem tożsamości, gdzie chciałaby zrobić wszystko, być idealna dla każdego chwytu, ale jedynym rozsądnym jest klop przy większych dłoniach, bo mniejsze będą zaczepiać o przyciski. Fingertip i palm to także jakaś opcja, ale tylko przy dużych i bardzo dużych dłoniach. Myszka chce wykorzystywać lekkiego tilta w grach nastawionych na precyzję, podczas gdy te same wychylenia powodują też ruch sensora i grając na przykład jako snajper, wyraźnie odczuwałem, że mój celownik ma mikrodrgania, wynikające z tego chybotanie się myszki, a w grach takich jak shootery na stabilizację nie ma czasu. To musi być precyzja, precyzja, precyzja i powtarzalność. Z kolei, jeżeli już użyjemy płaskich ślizgaczy, które też są dostępne w zestawie pod shootery, no to myszka gubi opcję wykorzystania tilta, który przecież jest jedną z takich kluczowych cech, a z kolei użycie owalnej podkładki zamyka sensor, więc czysto teoretycznie, jeżeli chcielibyśmy grać taką myszką w Battlefielda i wykorzystywać formę sterowania żyroskopem do latania samolotem, no to prędzej czy później zdarzy się taka sytuacja, że ktoś nas z tego samolotu zestrzeli albo będziemy musieli z niego wyskoczyć, no i wtedy trzeba się automatycznie przełączyć w ten tryb precyzji oraz po prostu strzelania. No a sensor mamy zakryty, więc musimy podnieść szybko myszkę, zdjąć tą nakładkę i zacząć korzystać z tej myszy normalnie. I tu są pewne absurdy, no bo wyobrażacie sobie sytuację, gdzie podczas walki z przeciwnikiem nagle odrywacie rękę od klawiatury, zdejmujecie nakładkę i dopiero zaczynacie grać? Umówmy się, to tak nie działa. Znacznie więcej potencjału ta myszka ogólnie moim zdaniem w tym momencie ma w aplikacjach produktywnych. Tutaj faktycznie mocniejszy klik można na przykład zaadaptować pod grubszy pędzel w Photoshopie, bo pamiętajmy, że mamy tutaj kilka przycisków wychwytujących tą siłę kliku. Do montażu wideo i ogólnie tych aplikacji produktywnych profile są wykonane całkiem przyjemnie, intuicyjnie, chociaż na przykład odgięcie pierwszej partii przycisków do góry, tych w zakresie LPM i PPM, jest delikatną gimnastyką. No ale tak, pod kątem kreatywnym, produktywnym ta myszka jest realnie do wykorzystania. Zresztą nawet pod Blendera są już zaimplementowane pewne komendy, które pozwalają sam żyroskop wykorzystać na przykład w środowisku 3D. Tylko czy doświadczony użytkownik przy standardowych metodach nie zrobi tego wszystkiego szybciej i precyzyjniej? Oczywiście, że zrobi. A poza tym, czy do takich rzeczy potrzebna jest nam myszka za 1100 zł? No bo popatrzmy na to tak logicznie. Do pracy kupujemy MX Mastera 3S, który jest kombajnem, no i do tego Stream Decka, który jest tak powszechnym narzędziem do pracy pro, że nawet na kanale Zero reżyserka wykorzystuje go do obsługi. Do montażu są one bardzo dobre, uniwersalne, wygodne, no i mamy ogromną bazę użytkowników, którzy stale tworzą na nie nowe treści pomagające w robocie. Jeżeli z kolei popatrzymy z perspektywy gracza, to czemu mielibyśmy zmieniać przyzwyczajenia i czemu mielibyśmy się wychylać poprzez ruch myszki, tracąc jednocześnie precyzję sensora, kiedy to samo i w sumie w szybszy, precyzyjniejszy sposób możemy zrobić klikając QE. Idąc dalej, po co miałbym zmieniać myszkę w kontroler poprzez magnetyczną nakładkę, skoro w tej
samej albo i niższej cenie mam dobrą myszkę i pełnoprawnego, zawsze działającego pada, a nie biorę tutaj jeszcze czynnika czasu, który trzeba poświęcić, aby tą myszkę rozpracować, skonfigurować, zrozumieć jak to działa, bo zanim przekopałem się przez wszystkie próby uruchomienia Microsoft Flight Simulator, to prawdopodobnie mój klon poszedłby do sklepu, kupił jakiegoś solidnego pada, a następnie ugotował jeszcze dwa obiady oraz posprzątał dom. To jest właśnie ten poziom abstrakcji. I generalnie owszem, jest to myszka w wielu aspektach innowacyjna, zresztą dostała bodajże nagrodę na CES-ie za innowację, ale co z tego, jeżeli ta innowacja generalnie jest dla tak mikroskopijnego grona odbiorców. Poza tym cena jest zaporowa, no a wykorzystanie daily w każdej dziedzinie wątpliwe. No i twórcy chyba też nie do końca są przekonani, jak ten sprzęt uzasadnić, na przykład w kontekście żyroskopu, a już pierwsza wersja tej myszki rynkiem nie zawładnęła. Mocno krytycznie się niestety zrobiło, ale no cóż, nie wszystko złoto, co się świeci, a wiem, że cena w przypadku tej myszy mogła budzić wyobraźnię. Spodziewaliśmy się pewnie gruszek na wierzbie, a ostatecznie jest to sprzęt dedykowany osobom, które lubią grzebać, które lubią bawić się po prostu produktem, a niekoniecznie finalnym użyciem funkcji danego produktu w grach. Ewentualnie jest to też coś dla tych ludzi, którzy lubią mieć bajer na biurku. I wiecie, przychodzą do was znajomi, a wy, o patrz, mogę sobie w ten sposób sterować myszką w grze. Znajomy wychodzi, ściągamy i zaczynamy z tego korzystać jak z normalnego produktu. Bardzo często jest w wielu sprzętach tak, że reklamowane są one jakąś funkcją, z której skorzystamy dosłownie przez ułamek sekundy, a później o niej zapominamy, bo najważniejsze są te korowe cechy, które wpływają na użytkowanie. Tak więc SwiftPoint Z2 jest moim zdaniem takim koronnym ucieleśnieniem hasła, że jak jest coś do wszystkiego, to jest do niczego. I to wszystko ode mnie na dzisiaj. Ja Wam pięknie dziękuję za uwagę, dziękuję za obecność i widzimy się już niedługo w kolejnych nagraniach, a Wy nie zapomnijcie dać znać w komentarzu, co sądzicie o takich ustrojstwach, czy chcielibyście mieć coś takiego na biurku, a może jednak wolicie zaoszczędzić pieniądze i przeznaczyć je na kontroler, klawiaturę, myszkę i może jeszcze słuchawki w tej cenie. Komentarze są Wasze, pamiętajcie, żeby subskrybować, zostawić łapeczkę w górę. I to wszystko. Jest 3:30 w nocy, moi drodzy, więc mogłem się powtórzyć. Czy będzie mnie to bolało? Nie. Na razie.